Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Szanowni państwo, dzisiaj chciałbym opowiedzieć o zbrodni, która wydarzyła się 10 maja w Warszawskim Wawrze. No cóż tu się stało? Wczoraj ktoś e, poprosił mnie o to, żeby ja o tym powiedział. Jakoś mi się ta sprawa obiła o uszy. Chciałem w sumie wczoraj nagrać, ale się tak zdenerwowałem, że bezdechu z tego wszystkiego dostałem, jak to czytałem. E, dlatego, że są to klimaty mi dość dobrze znane. I właśnie stąd zdenerwowanie. Dlatego postaram się dzisiaj krótko to opisać. Zresztą opisywać tego nie będę, ponieważ Państwo mogą sobie to przeczytać w mediach, które to opisują. Powiem Państwu tylko w skrócie. Był młody chłopak, który przebywał w domu dziecka. Jego mama umarła, była w związku z muzułmanem. Nie mogłem tego sprawdzić do końca, prawdopodobnie to jest taka... Nie pamiętam jak oni się nazywają, jakaś mniejszość tatarska. Oni żyją od kilku wieków w Polsce, są patriotami. Jeśli to jest to, są patriotami, zawsze byli za Polską, tylko to jest społeczność taka naprawdę w porządku wobec Polski. Jeśli to jest ta społeczność, jeśli się pomyliłem, to bardzo Państwa przepraszam. Po prostu nie wiedziałem, jak to sprawdzić. No i wzięli tego chłopaka na wychowanie, ten ojciec muzułmanin i. Jego konkubina Ukrainka. No i wychowywali tego dzieciaka. Ta Ukrainka go traktowała jak własnego syna. Zresztą widać, że ta pani z Ukrainy się tym chłopcem zajmowała, bo chodziła, próbowała coś mu pomóc, więc to nie było tak, że ona go olewała. Z całą pewnością. Czyli to, co było pisane, to co ta pani mówiła, bo oglądałem z nią wywiad, że go dobrze traktowała jak syna, raczej można uznać no, raczej za prawdę. No, i co się stało? No, chłopak, tu trafiłem na kilka artykułów, w których oczywiście pisały różne rzeczy. Najbardziej taka teza, nie wiadomo czy prawdopodobna, chyba tak, jest taka, że ten chłopak, hmm, Kuba, Kuba jest właśnie tym chłopakiem, Kubaka jest chłopakiem, który został zamordowany 10 maja. Kuba prawdopodobnie miał jakiś długi Narkotykowe, że podobno tam jakiś dziewczynka mówiła, że brał narkotyki, ale przez krótki czas, że się zadłużył. Czy to jest prawda? Nie wiem, dlatego że na kilku tabloidach w ogóle o tym nie pisano, a napisano o tym na jednej stronie. Ale ja powiem Państwu, jak ja pamiętam, bo to zawsze wygląda tak samo. Jak jest słaby biedny chłopak, weźmie parę razy sobie amfę czy coś, co amfetamina nie jest drogim narkotykiem. To później jak zobaczą dilerzy, zobaczy miejscowa chuliganerka, że chłopak jest słaby, nie ma jakiegoś brata, nie ma jakichś mocnych kolegów, no to wtedy mu naliczają dług odsetki. Oczywiście odsetki są takie, na, takie że no, lichwiarze by się zarumienili ze wstydu nawet oni. Czyli gościu na przykład wisiał 100-parędziesiąt zł za jakąś tam trawę, parę działek kamfy, bo chciał spróbować. A oni mu naliczyli, podobno było to 1500 zł. Czy to naliczyli mu, czy faktycznie tyle brał, wątpię. Działki amfetaminy, nie wiem, bo amfetaminę kilka razy wziąłem, jak byłem w liceum, i nigdy już później tego gówna nie brałem i nie mam zamiaru. Przypominam Państwu, że niemiecki Wehrmacht był na amfetaminie, nazywało się to Perwitin. Produkowano to, te tabletki w milionach sztuk po to, żeby niemieccy żołnierze. Szli za swego fiurera dzień i noc, tak bez zmęczenia i z taką, no, wolą walki w sercu. Gorzej, jak Perwityn schodził z ich ciała, no to i znikała wola walki, i w ogóle wszystko znikało. Natomiast prawdopodobnie był naliczony, no to mogę Państwu tylko tutaj, no, już tworzyć scenariusze, wymyślać, tak? Raczej, gdyby to było 1500 zł. To on by tego, no to byłoby podejrzewam. No nie wiem, strzelam po ile po 3 dychy działka amfy zależy. Jaka, no to 3 w stuwie, 30 plus 15, 45 jak amfy, to on już byłby mocno porobiony, uzależniony i tak dalej. Więc to odpada, czyli musieli go naliczyć. Chyba, że brał jakieś lepsze narkotyki, w co wątpię, bo kokaina jest bardzo droga. Także szanowni Państwo. Chcieli od niego jakieś pieniądze, kilka dni przed jego tragiczną śmiercią szedł sobie ulicą i słuchajcie, podjechał do niego samochód z dwoma mężczyznami, kazali mu wsiąść do auta. Za sam ten numer ci dwaj osobnicy powinni siedzieć w więzieniu. Oczywiście w Polsce nie siedzieli, siedzą alimenciarze. Dziadek gdzieś tam w lesie jechał na najebany na rowerze. To oni siedzą, tak? Tacy nie siedzą. Był przestraszony, znam takie klimaty. To samo było, jak byłem mody. To się nie zmienia. Wsadzili chłopaka do samochodu, znaczy sam wsiadł. Z tego co czytałem, to jest bardzo możliwe, bo się go po prostu, znaczy on się ich bał. Więc jakby nie wsiadł do samochodu, no to się bał, że dostanie łomot na osiedlu. Zawieźli go do lasu, rzucili mu saperkę, czyli znany schemat z filmów. No chcieli go po prostu zastraszyć. On uciekł, pewnie mu tam przymknęli oko na tę ucieczkę. Tego nie wiem. Podkreślam, ja tego nie wiem, tego nie czytałem. No bo na co im robić mu krzywdę? Oni chcieli po prostu pieniędzy za niego zabijać. Ci goście z dilerki to wiedzą, że jak kogoś uszkodzą, to będą mieli z policją problem. Chodzi o zastraszenie. Więc ten chłopiec dzwonił do tego ojca. Ten ojciec powiedział, że mu da te pieniądze i on niby uciekł. I co zrobił ten Kuba? Powiedział to rodzicom, poszedł z tą matką Ukrainką, z tą przybraną matką. No i zgłosili tych chujków na policję. Jednego z nich zatrzymano na 48 godzin. Pytanie, dlaczego nie zatrzymano dwóch gości, skoro jeden współuczestniczył w porwaniu, zwykłym porwaniu, drugi dostał na 48 godzin dołek. To się chyba resztem czasowy nazywa. No i gdy wyszedł, zaczął rozpuszczać wici na osiedlu. Dresiarze są często jak plotkary, takie starsze babcie to, to są plotkary, tak, że on jest konfidentem. Ja Państwu powiem, że to jest właśnie jedna rzecz. Którą złą zrobił u młodzieży hip-hop. Ja bardzo szanuję hip-hop i zresztą chcę nagrywać i się ćwiczę w tym, żeby przekazać moje idee. Zresztą zawsze lubiłem hip hopu posłuchać, ale to jest właśnie złe z tymi konfidentami i tak dalej. Zresztą nagram osobną audycję wideo. W Polsce powinno być tak, jak na zachodzie. Masz problem z przestępcami, idziesz na policję. I to jest normalne. Oni mają przewagę brutalności, zaskoczenia. Mają noże, kumpli i tak dalej, są bezwzględnie agresywni. Więc ty idziesz do silnych gości z policji, żeby ci pomogli. To jest normalne. To jest naturalna rzecz, że idziesz do silniejszych, żeby ci pomogli. Natomiast te pierdolone plotkary robią z ciebie konfidenta kogoś niehonorowego. A jest honorowe brać dwóch karków, bierze chłopca młodego, piętnastoletniego, szczupłego, nieumiejącego się bić do lasu, rzuca mu saperkę, żeby sobie kopał grób. To jest honorowe. No i powiem państwu, no co się dalej stało Ym... Zaczęli go wyzywać. Chuliganerka miejscowa, tak, no miał przyjebane. Dostał SMS-a w dniu zbrodni, dostał SMS-a, czy dzień wcześniej, tu jest napisane. Mam przed sobą hmm, fakt, przed napaścią podobno wysłał ofierze SMS-a, którego treść tak zaniepokoiła rodziców Kuby, że matka poszła w piątek do szkoły. To właśnie tego dnia zabito jej syna, czyli to wtedy. SMS, pamiętam z innej strony, brzmiał. Szykuj się w piątek, będziesz gwiazdą w każdej telewizji, coś takiego. No i matka poszła z tym Emilem, czyli tam już musiała być sytuacja, musiał być prześladowany. Przypominam Państwu, że większość z tych ludzi, która płakała na jego pogrzebie, które kładła mu znicze i tak dalej, krzyczała też. Młodzi ludzie są bardzo okrutni. Krzyczała, że jest konfidentem. Przepraszam, telefon. E, przepraszam, jestem już, Szanowni Państwo, trochę musiałem podziałać. Dobrze, wracając do tematu. Ta jego przyszywana mama poszła z Kubą do szkoły, i gdy ona poszła do pani dyrektor rozmawiać o tych groźbach, o tym, co jest, doszło do bójki. Czy to najpierw była jakaś wymiana ciosów, czy coś? Nie wiadomo, z tego co doczytałem, uderzył go nożem w plecy, no i Kuba, niestety, to wiadomo, człowiek nie myśli, Wtedy strategicznie walczy o życie, dostał nożem w plecy i zamiast uciekać gdzieś tam, żeby go ten tłuściok nie dogonił, no to niestety wbieg do klasy. Wbiegł do klasy, tam go dorwał rozszalały Emil B. Przypominam Państwu, jego profil jest na Facebooku, oglądałem go wczoraj. Bardzo dużo ciekawych faktów, zaraz Państwu powiem. E, dopadł go i tam dostał 8 albo 9 ciosów nożem. Atakował go po głowie. Czy to był amok, tak? On był w amoku. Po wszystkim Emil B., puty śm. No. Przepraszam na najmocniej. E, zranił się nożem i z uśmieszkiem y, zgłosił się do pielęgniarki, że został zaatakowany przez Kubę. Tam był jakiś hałas. Rweta ta pani Ukrainka wybiegła. No i już jak dobiegła do tego chłopca, do Kuby, to on już leżał cały biały. Już prawdopodobnie ona powiedziała, że wtedy umarł, moim zdaniem nie. Nastąpił duży upływ krwi. On był w szoku. Jeszcze wtedy, moim zdaniem, żył. No musiałbym przyjaciółki zapytać, tak, bo ona w, w, robiła takich właśnie ludzi po, 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 po nożach, czy coś, czy ranimowała, czy tam czaszki otwierała. Natomiast no, to już była jego agonia. widziała, przyszywana matka goni syna. Coś nie. Muszę pauzę włączyć. No przepraszam, ja to się zawsze wzruszam przy tym, żebym bezdechu znowu nie dostał z nerwów. No i co, no i umarł. Umarł. Chłopaka wyprowadzili w kajdankach tego szmaciarza, tego śmiecia. No i co, no i. No i tyle. No i teraz się będą zastanawiali, czy on będzie sądzony jako dorosły, czy. Czy jako, czy jako modociany, jako modociany z tego co się znam, a słabo się znam na prawie, to przesiedzi do 18 roku życia w Poprawczaku, a potem do Mamra. A jak, jeśli będzie sądzony jako dorosły, to od razu do więzienia. No cóż mogę Państwu powiedzieć. Skandal, skandal, że nie zostali zatrzymani ci ludzie, znaczy zatrzymani, zostali zatrzymani niby ci wszyscy ludzie. Ale skandalem jest, że doprowadziła znowu. E, znowu służby. No nie wiadomo na kogo zrzucać winę. Nauczycieli nie obwinia, bo nauczycieli często są po prostu sami bici w szkołach. Nie mogą podnieść ręki, bo zaraz rodzic wydrze mordzisko. No ale dlaczego w takim razie policja wzięła jedną z tych dwóch osób, które go porwały na dołek, a drugiej nie? Obie osoby uczestniczyły w porwaniu młodego chłopca. Jakim prawem, pytam się, jakim prawem ten człowiek został. W... <laughs> Przepraszam, wypuszczony z, z, z aresztu, jakim prawem oni wyszli z mamra? Czy oni powinni siedzieć, powinni wsypać całą szajkę? Jednocześnie powinien być jakiś mądry dzielnicowy, który powinien wiedzieć: uciekajcie z tej szkoły! Niech chłopak nie chodzi do szkoły. Nauczanie indywidualne czy inna szkoła. Przecież jeśli to jest jakaś społeczność muzułmańska, zorganizować przecież oni są zorganizowani, zorganizować paru jakichś bystrych chłopaków tam modni, żeby go. Nie wiem, no jak wychodzi do szkoły przez jakiś czas czy coś, żeby go nie pobili. No przecież to tak powinno być załatwione. No co, policja nie wie jak to wygląda na osiedlach, bo ja wiem jak to wygląda. Pierwszą rzeczą w takich akcjach, jak całe osiedle się robi, że on jest konfidentem, to pierwsza rzecz, taki chłopak nie może iść do szkoły, gdzie było wiadomo, że Emil B. morderca jest ultraagresywny do nauczycieli nawet do dziewczyn. Co dziewczyną wcale nie przeszkadzało, zaraz do tego dojdziemy, bo to jest też bardzo ciekawa sprawa. Bierze narkotyki, bije innych chłopców, był już dwa razy skazywany. Słuchajcie, za pierwszym razem umorzono jakieś tam popychanie. Tak było napisane w artykule, że się popychał z jakimś innym kolegą, a za drugim razem bił się tam z kimś i sędzia umorzył sprawę. Dwie sprawy umorzone. Policja wypuszcza członków no, gangu narkotykowego, no nazywajmy sprawy po imieniu. Ja powiem Państwu, jeśli ja miałbym oceniać tu i teraz, tylko to jest moja własna opinia, tak jak ja sobie myślę, pewnie się mylę było tak, że on był po prostu bił niepokornych, którzy nie płacili, albo tych, którzy. Po prostu Emil B. był takim kolesiem, którego ci z, z tej grupy z grupy narkotykowej. No powiedzmy z szajki narkotykowej, tak? Jest jakaś grupka, która dealerów znających się i on był używany jako postrach dla tych, co nie płacili albo dla tych, co, dla tych których przestępcy chcieli okraść, więc on był używany do zastraszania ludzi i prawdopodobnie nie zdobył tych pieniędzy, więc oni go obsztorcowali, no tak w cudzysłowie żeby go trochę przycisnąć, ponieważ ten Emil B. był debilem, był po narkotykach. Marzyła mu się jakaś sława, być jakimś mocnym, a był za głupi, żeby przemyśleć konsekwencje swojego postępku. Będzie teraz latami siedział w ciasnej celi i wąchał gazy współwięźniów. Skończą się kebaby, goferki, tak, bo tam jest jego jedno zdjęcie na fejsie, jak gofraje. No i powiem Państwu, że. No, co mogę Państwu powiedzieć? No, wielka, wielka znowu wtopa yy, wymiaru sprawiedliwości dla mnie. To tak nie powinno wyglądać. Ten chłopiec po tej akcji z porwaniem absolutnie nie powinien już chodzić do tej szkoły, skoro były takie akcje. Po prostu wszyscy dali dupy. Oprócz tych jego rodziców. Chociaż nie rozumiem, dlaczego ojciec tego dziecka po prostu nie wziął sprawy w swoje ręce. Albo jeśli masz kumpli, to idziesz, na napierdalasz tych łobuzów, żeby nie ruszali ci dzieciaka. A jak nie masz takich kumpli, bo ojciec nie ma, bo nie wiem, bo ojciec nie ma kolegów i tak dalej tak dalej, no to się dzieciaka już nie puszcza do szkoły. Więc, no, no zagrało tu kilka takich elementów, tak. No, niestety to, to są realia polskich podwórek. Dobrze, to teraz ja chcę powiedzieć Państwu, co ja o tej sytuacji sądzę i to są moje prywatne opinie. Spojrzę Państwu w oczy i powiem tak: w Polsce powinna być kara śmierci. Emil B. powinien zostać w humanitarny, całkowicie bezbolesny, a nawet przyjemny sposób uśpiony jak pies. To jest moje prywatne zdanie. Powiedzcie mi, nawet jeśli dostanie 20 lat więzienia. Emil B. ma w tej chwili 15 lat. Wyjdzie, jakby nie miał 35 lat. Będzie sobie trenował, nabierze różnych kontaktów pecim, do czego ten człowiek się będzie nadawał do zabijania innych ludzi, do torturowania innych ludzi co on myślicie, że. Ultraagresywny koleś, który zabił młodego chłopca, który będzie w towarzystwie recydywistów. Myślicie, że co on będzie robił? Poziomki na targu sprzedawał? Zostanie doktorem marketingu i uczył, jak kartofelki sprzedawać i piweczko na stadionach? Nie. On komuś albo zabije syna, albo córkę. I mam pytanie do wszystkich tacy, co są przeciwko do wszystkich takich, co są przeciwko karze śmierci. Przecież wypuszczając taką bestię na wolność za 20 lat, a wyjdzie za, za lepsze sprawowanie mając na przykład 32 lata, a będzie w sile wieku, będzie przypakowanym, ważącym 130, 130 kilo bykiem, którego wezmą chętnie do każdego ganku, bo jest mordercą i ma już kogoś na sumieniu, więc tam chłopaki lubią takich ostrych gości. I przede wszystkim takimi gośćmi sterują, tak? Bo to jest tylko bydło, tak, tak jak jest po prostu będzie kierowane tak przez jakiegoś chudego małego szefa, który będzie mu rozkazy dawał kogo pobić, kogo zabić. Powiedzcie mi, jaki to jest sens. Przez 20-25 lat będziemy się zrzucali po kilka tysięcy złotych, znaczy nie my, ale będzie trzeba po kilka tysięcy złotych miesięcznie dawać na utrzymanie tego chwasta. Powiedzcie mi, jak to jest możliwe, że my jesteśmy jako społeczeństwo i pozwoliliśmy na to, żeby system prawny, który nas ma chronić. Ma chronić nas przed bandytami, psychopatami, kryminalistami i ludźmi, którzy chętnie zabiorą nam nasz owoc pracy. Jak mogliśmy dopuścić do tego, żeby grupka krzykaczy, grupka mitomanów, farmazonów, zmieniła nam ten system tak, że mamy osobę, która się nie nadaje do życia w naszej społeczności polskiej. Nie nadaje, będzie zabijała nasze dzieci, nasze córki. Może ja będę miał dziecko za parę lat. Kto wie? Może on będzie wymuszał haracze, może mi własnego dzieciaka zabije ten człowiek. Może tobie syna zabije, może tobie kobieto wrzeszcząca o feminizmie i o lewicy, może tobie córkę zabije, ukochaną. I dostanie 10 lat, będzie ci się śmiał w oczach, a w sądzie ci jeszcze napluje, nakarka i w twarz, bo oni się śmieją z ofiar. Jak mogliśmy tak się osłabić, że najbrutalniejsze, najgorsze, najochydniejsze Persony nie są karane. Dla mnie Emil B powinien zostać humanitarnie uśpiony. Jak pies. Bo on się nie nadaje już do życia, szanowni państwo. Ale niestety mamy takie prawo, że wszyscy się zrzucamy zaraz na, zamiast na szpitale dla biednych dzieci, zamiast na lepsze drogi, szkoły, na naukę polską, żebyśmy nie byli dziadami w, w, cały czas. To się zrzucamy na utrzymanie takiego chwasta. Mało tego, że się zrzucamy. To jeszcze będziemy musieli się bać, bo on kiedyś z wyjdzie. Agresywny, nienawidzący ludzi, którego chłopaki nauczą, jak działa system prawny, człowiek, którego każdy gang chętnie przyjmie w swoje szeregi, bo już ma jednego nasumienia, nie wiadomo, co narobi w więzieniu. Przecież, jak go zamkną z jakimś alimenciarzem czy coś, to zabije kolejnego człowieka i będzie go gwałcił. Słynął z nies niesamowitej zwierzęcej agresji. Uwielbiał się bić. Co, co z takiego człowieka może wyjść? Nie wiem. Święty Franciszek będzie ze zwierzętami i tak z jaskółkami rozmawiał. Nie, Szanowni Państwo. Szanse na to są bardzo małe. I są takie podstawowe prawa. Zabijasz kogoś ze społeczności naszej, to po prostu sam oddajesz życie. To są proste, naturalne, Boże prawa. Decydujesz się na zabranie komuś życia, masz zabrane życie. Nie ma żadnych okoliczności łagodzących. Chyba, że w obronie. No ale tu obrony nie było. Oni się czaili na niego. Wszyscy dali dupy. Policja dała dupy. Wszyscy dali dupy. Chłopak powinien siedzieć w domu, nie wychodzić do szkoły. Powinien poprosić ojciec społeczność muzułmańską w Polsce o paru chłopaków do ochrony, jeśli się nie dało dzieciaka gdzieś wysłać. Nawet do innego miasta. On już nie mógłby tu chodzić do szkoły. Bo tak mu koledzy i koleżanki, którzy sami się bali Emilabę. To jest pierwsza sprawa. Dla mnie powinna być kara śmierci albo go trzymać e, na dożywocie. Już nigdy go z klatki nie wypuszczę, tego zwierzęcia. No ale w takim razie niech ci, co są za, za, za tym, żeby nie było kary śmierci, niech ci opłacają. Ci, którzy są za karą śmierci, powinno być takie referendum państwowe, bo ogólna i tak to wcześniej czy później będzie baza danych. Jeśli jest jakiś Polak, na przykład ja za karą śmierci, a ktoś jest przeciwko karze śmierci, to ci wszyscy są dodatkowo opodatkowani, żeby opłacać tych najgorszych pedofili, gwałcących, mordujących dzieci, takich Emilów B. I niech oni opłacają, są dobrze, niech opłacają. 100-200 zł z portfela wyjdzie miesięcznie, to szybciutko taki lewak się nawróci. Szybciuteńko. Oni tylko wrzeszczą, bo to my płacimy, tak? My płacimy, a potem nasze dzieci są zażynane. Są proste prawa: zabierasz komuś życie, jest ci odebrane życie. To jest sprawiedliwe, uczciwe naprawdę to jest Boże prawo. Zabierasz komuś coś, tobie też zabierzemy tymczasem trzymanie takiego gościa z recydywistami dobra koniec kolejna sprawa jak sobie poradzić z falą przestępczości w szkołach polskie szkoły nie dość że uczą młodych polaków debilizmu de debilizmów tworzą z nich po prostu niewolników nieumiejących samodzielnie myśleć mody umysł powinien być ćwiczony w rozwiązywaniu problemów w samodzielnych decyzjach powinna mu dać Powinna mu być dawana podstawowa wiedza o życiu, asertywność, jak radzić sobie z emocjami, z przemocą. Do tego młody człowiek doświadczy. Oni uczą dzieciaka wierszyków. Wierszyków, budowy pantofelka, na komu to potrzebne jest. Pamięta ktoś z Was jakąś lekcję biologii? Bo ja nie pamiętam, pamiętam tylko pantofelek. Pamięta ktoś z Państwa jakieś nauki o geografii, wydobycie, wydobycie jakichś złóż w Afryce? Oczywiście, kraje w Europie, jak kontynenty wyglądają ogólnie, jak, jak pogoda jest, ale to wszystko. Historia powinna być, e, powinna być e, nauka psychologii, jak sobie radzić z emocjami, jak sobie radzić z przemocą. Ja chcę teraz Państwu powiedzieć, w jaki sposób zatrzymać falę przestępczości, bo nie dość, że polscy uczniowie są robieni nagojów niewolników, to jeszcze pozwala się. Pozwala się na to, żeby tacy Emile B. terroryzowali. Każdy z nas w szkole znał grupkę, która trzymała władzę w szkole i obijała innym mordy. No nie było tak? Było tak. Grupki osiedlowe, grupki szkolne. Polscy uczniowie są uczeni kretynizmów. Ich umysły są kształtowane nie, żeby być człowiekiem sukcesu, biznesmenem, wynalazcą, tylko żeby być kretynem, żeby pracować w fabryce u człowieka, który akurat się uczył czegoś innego. A jednocześnie jesteśmy jeszcze zastraszani przez silniejszych. To jest piekło. Polska to jest piekło. Polska szkoła to jest piekło dla wielu ludzi. Polskie podwórka to jest piekło. Jak to rozwiązać? Niektórzy mówią o policji, żeby dawać uprawnienia nauczycielom. Nie, szanowni państwo, jest dużo lepszy sposób. Trzeba stworzyć wczoraj sobie o tym myślałem trzeba stworzyć i gdybym doszedł do władzy, natychmiast bym to powołał trzeba stworzyć dwa młodzieżowe ruchy. Dlaczego dwa? Coś w stylu harcerstwa. Dlaczego dwa? Dlatego, żeby te dwie służby ze sobą konkurowały. Gdy służby ze sobą konkurują, polepszają jakość. Dwie organizacje sobie patrzą na ręce. W jednej coś będzie nie tak jakieś wykorzystywanie czy coś, no to wtedy druga to nagłaśnia. Dwie grupy młodzieżowe dawać tam na najbardziej charyzmatycznych młodych ludzi liderów. I to byłyby takie grupy uczące się sportu walki, przygotowywane do obrony ojczyzny, do pomagania w czasie wojny, czyli byłyby to jakieś funkcje pomocnicze w czasie wojny, a jednocześnie te grupy byłyby zorganizowane. I teraz wyobraźcie sobie, że szefem tej grupy jest kilku na przykład dwudziestoletnich chłopaków, liderów charyzmatycznych, którzy dostają od państwa jakiś stopień wojskowy, którzy po prostu no, są kimś, są kimś i zależy im na tej grupie. I teraz sobie wyobraźcie, że w jednej z takich grup jest na przykład Kuba, a obok jest tam gdzieś jakaś grupa bandytów i teraz macie grupę 50 młodych chłopaków, co się uczą. E, boksu, boksingu, zapasów, e, walki w warunkach miejskich i tak dalej. I są w organizacji. Przezłapaliby tego Emila B, jak on by pobił jedną dwie osoby w szkole w nocy, naćpanego worek na łeb, obiliby go kijami tak, żeby go połamali konkretnie, I już by nikogo nie bił. Jakby znowu podniósł na kogoś rękę, to bym połamali doszczętnie palce, tak, żeby już nigdy nie mógł kogoś uderzyć i byłaby sprawa załatwiona. Dlatego uważam, że żadna policja, żadni nauczyciele nie pomogą na plagę przestępczości w polskich szkołach, dlatego że policja nie ma dostępu. Nie wie kto z kim, kto się z kim kuma, kto, kto jest głupi, kto, jest, kto bierze narkotyki. Oni tego nie wiedzą. Wywiadowca policyjny wchodzi w jakieś grupy mafijne, są strasznie odważni ludzie. Ale on nie wejdzie w grupę 13-letnich dealerów czy 14-latków, bo jest na to za stary. To musi wyrosnąć z młodzieży, musi wyrosnąć siła i duma tych młodych ludzi, że są w jakiejś organizacji. Bo jak któryś łobuz zaczyna kogoś brać z organizacji, to wtedy ten szef tej organizacji zaczyna robić zemstę po prostu. No, no nie może być tak, no słuchajcie. To jest tak, jak ja mam małą społeczność bracia samca. Jak widzę, że mi ktoś atakuje kogoś zaufanego z forum, to ja się wtedy uaktywniam natychmiast. Gdybym był szefem takiej organizacji, to zaraz biorę swoich przybocznych, biorę chłopaków, robimy zebranie, mówimy, co jest grane, że ktoś z nas jest po prostu napierdalany przez miejscowych dealerów, zaczajamy się, albo dochodzi po prostu do, do solówki jeden na jeden, po prostu wygrywamy, no bo przestępcy nie są tacy mocni, jak już dochodzi do otwartej walki, tak, z zdeterminowanymi przeciwnikami, to już po prostu srają po nogach. Bo tam nie ma, że będzie jakaś litość czy coś. Więc krótko mówiąc, jeśli ja byłbym szefem tej grupy, to po prostu worek na łeb i tyle. No, oczywiście żartuję, Wysoki Sądzie, to tylko taki mój żart. I zaczaja się paru sprytnych chłopaków i się robi porządek z takim gościem. To tylko musi wyjść z młodych uczniów. Muszą być dwie organizacje. Dwie organizacje, jedna na przykład, no, strzelam. Jedna byłaby do pomocy żołnierzom w czasie walk miejskich druga byłaby nie wiem no do ochrony jakieś nie wiem no, no nie wiem no służba jakaś medyczna tak przeciwpożarowa i tak dalej ale też musieliby chłopaki umieć walczyć czołgać się tak no szkolenie takie wojskowe i też oczywiście żeby się uczyli bić polska młodzież musi trenować boks kickboxing zapasy polska młodzież musi trenować sporty walki nie może tak być że, że są yy, Jeden gościu, jakiś spaślak, torturuje wszystkich innych. Zresztą widać, że ten gościu jest wyrośnięty. Dobrze, to teraz chciałbym przejść do. Chciałbym przejść na Facebooka. Wczoraj sobie znalazłem wpisem: Emil B. Pierwsze znalezienie. No cóż. Mogę go porównać do barana, jeśli Państwo rozumieją, co mam na myśli teraz. he. he, he, he. Dobrze, pan Emil B jest na Facebooku. No cóż, są. Są kolesie, którzy piszą, Emil, trzymaj się, będzie dobrze, poprawisz się i tak dalej. Gościowi, który zabił młodego chłopca nożem w szkole, no to jest porażające, tak. Powiem Państwu to, co jest niesamowite. Emil był znany jako koleś, który się w, w tańcu nie pierdoli, jak to się mówi. Bardzo agresywny człowiek, nawet do kobiet. I to było podkreślane, że nawet do kobiet z łapami startował. No cóż. Najładniejsze dziewczyny w tej szkole, w tej podstawówce. Nie wiem czy jego konto nie będzie skasowane. Ja wczoraj obejrzałem. Najładniejsze dziewczyny w tej podstałówce po prostu no szalały na jego punkcie. Koleś nie był zbyt przystojny, no gruby nalany, strasznie utył. Twarz taka raczej nie zdradzająca okrucieństwa, jakby młody taki uśmiechnięty cherubinek. No, i co mogę Państwu powiedzieć? No, mili, grzeczni goście, no, nie są, w, zainter nie są nimi najładniejsze dziewczyny w szkole zainteresowane, tylko najgorszymi, brutalami, bandziorami. Przejrzyjcie sobie Facebooka, tam jest kilkadziesiąt jego zdjęć. Zobaczcie wpisy pod Facebookiem, nie wymyślam tego. Kolejna bajeczka legnie w gruzach: jak to piękne dziewczyny lubią tych fajnych takich kopanych przez bandytów, no, kujonów, tak. Chłopaków, którzy są nadwrażliwi, którzy przeżywają wszystko, którzy się nie umieją bić. Zobaczcie, tempy, krety, narkoman, bijące innych i wszystkie dziewczyny. Nie wiem czy wszystkie, ale te najładniejsze w szkole szalały za nim. Zobaczcie, przez są profile, można sobie kliknąć i wej, zobaczyć. Kolejne prawdy lewackie legną w gruzach, jak to kobiety lecą na bogate wnętrze. Zawsze tak było, że siła przyciągała kobiet, brutalna siła. Teraz Emil jest nikim, ale niewykluczone, że jak. Będzie jakiś rozgrzany sędzia Damu 15 lat, to Emil wyjdzie w wieku 30 lat i spokojnie sobie założy rodzinę. Będzie miał dzieci, dostanie pracy w jakimś gangu, będzie chodził, wymuszał długi. To jest skandal, to jest naplucie w twarz Polakom. My, jako społeczność Polaków, powinniśmy się zabezpieczyć przed ludźmi, którzy zabijają naszych synów, nasze córki. I niestety, ten kraj jest chory. Jeśli ktoś zabija dziecko, 16-letniego chłopca. I planował to, to już nie powinien albo nigdy wyjść z więzienia. O Jezu, przepraszam najmocniej, no szanowni państwo, to z tych nerwów wszystko. Ale ładnie kichnąłem co ja, to zawsze tak robię, żeby było jak najgłośniej. Aż się cały dom trzęsie. Prawdziwy mężczyzna kicha jak facet, a nie no. Ale wracając do tematu bardzo smutnego, to są moje zalecenia kara śmierci dla chwastów, dwie organizacje paramilitarne pod auspicjami Wojska Polskiego dla młodych dzieciaków od lat nawet 8-9 i te grupki sobie wtedy poradzą z bandytami, bo policja sobie z tym nie poradzi. Nie poradziła sobie, powiem Państwu, czytałem nawet w stalinowskiej Rosji sobie nie potrafili poradzić z błatnymi zworami w zakonie i tak dalej, mimo że ich masowo wysyłali do łagrów. To jest nie do poradzenia sobie, to musi wyrosnąć z młodzieży. Harcerstwo jak widać jest za słabe, żeby sobie z tym poradzić. Muszą być organizacje po prostu taki młody człowiek, na przykład jak jest od 12 roku życia, to od razu po szkole oficerskiej jakiś jeden stopień wyżej powinien dostać, i tak dalej. Powinno być to wszystko tak ogarnięte i do ogarnięcia. Trzeba usiąść z mądrymi ludźmi, ogarnąć, zrobić ustawy odpowiednie, wyasygnować odpowiednie kwoty i to po prostu zrobić, działać. W naszym społeczeństwie jest. Dużo bardzo energicznych, charyzmatycznych Polaków, którzy chętnie by się ucieszyli z takiej rangi, z docenienia i oni by sobie z tymi bandytami poradzili, zapewniam Państwa. Jakby mieli organizację, wsparcie wojskowych, bez problemu. Wiadomo, że służby by na to przymykały okno. Kurde okno, przepraszam, jestem zmęczony. Służby by przymykały oko, jak tam jeden z drugim dealer by miał połamane nogi czy ręce. Dostałby po prostu wskazówkę, że tutaj nie można chłopaków ruszać ze szkoły i tak dalej. To musi wyjść dolna inicjatywa, ale nikt wam tego nie zrobi, bo szkoły mają być wylęgarnią bandytów. Ludzie wrażliwi, ludzie, którzy więcej widzą, więcej czują. Wrażliwi ludzie, którzy mogliby ten kraj zmienić. Bo ten pak nie widzi wiele. Ten pak widzi tylko pizzę, kebaba, nażreć się i tyle. A wrażliwy człowiek więcej widzi, jest mądrzejszy przez to. Więcej widzi różnych niuansów i on może coś wtedy zmienić. Dlatego się takich ludzi niszczy. Polska jest yy, krajem, zresztą nie tylko Polska, gdzie masowo niszczy się wrażliwych, mądrych ludzi chamstwem, zasypuje ich chamstwem, prostactwem. Muszą powstać organizacje, które się chamstwu, prostactwu przeciwstawią. Będziesz hamem prostakiem, dostaniesz w mordę i nauczą cię po prostu w mordę walić, w mordę, tylko bić. Towarzy no mają ja, bić, trzeba bić. Cały czas trzeba bić, to jest najważniejsze. Bo powiedzcie mi, szanowni państwo, jak to jest, że widzę gościa, który mnie wyzywa od frajerów, wyzywa mnie od najgorszych? Lejemy się honorowo na solo, wys wyskakujemy, odciągają mnie tam jego koledzy, tak on gdzieś tam leży, kwiczy na ziemię, a potem się ma Marek. A gdzie się podział ten frajer Marek? Gdzie jest frajer Marek? Pytam się. Pytam się! Gdzie jest frajer Marek? Bo wczoraj był frajer Marek, a teraz chodzi z podbitymi oczami i jest spoko Marek, spoko gość, Pozdro, pozdro, łapę podać? Pewnie. Pewnie, że tak. Każdy, kto mnie napadł, jak go obiłem, to mu podawałem rękę, bo trzeba się przyjaźnić, trzeba wybaczać, ale najpierw trzeba mordę obić porządnie. Nic nie zadziała na tych prostaków. Muszą być organizacje, które będą się tym zajmowały. I tyle, bo policja, widzicie, wypuszcza ich z więzień, tak? Nie możemy liczyć na policję, nie możemy liczyć na nikogo. Oczywiście są porządni policjanci. Ale są też policjanci tacy, którzy na przykład ofiarom grożą. O czym się Państwo dowiedzą. I dobrze, że się Państwo może ode mnie dowiedzą, bo może gdyby nie brytyjska policja, to może już bym tutaj nie nagrywał tych audycji. Ale o tym jeszcze Państwo usłyszą wiele razy. Coraz bardziej czuję, że jestem pod jakąś ochroną Bożą, naprawdę, bo to Państwo sobie nawet nie zdają sprawy, co tutaj się od, jak to mówią młodzi, co się od Janie Pawliło Kogo ta grupa nasłała na mnie, i w kim wzbudzała nienawiść. I... Szkoda gadać po prostu to, co ci ludzie zrobili, jak, jakim fartem po prostu, może żyje, to jest niesamowite. No i plaga hejterów w Polsce. Na to też mam pomysł, ale to już w innej audycji. Kończę, szanowni pan kończę. Ja to jestem, mi się płakać, co jak to sobie wyobrażę tego chłopca zabitego, tą, tą matkę rozpaczającą, to wszystko, to mi się po prostu, mi podchodzi gula do gardła. Ja to bym się tym zajął, jestem wrażliwym chłopakiem i dlatego wiem, że brutalnymi chłopakami trzeba brutalnie postępować, zero litości. I to jest, to się Bogu podoba, jestem przekonany o tym. Bóg nawet chce, żeby ich uczyć. Nawet nie wiecie, jak taki bandzior, który napada innych, jak dostanie pożony w pierdol, jaki on jest dobry, jaki on jest miły, jak to wszystko gra nawet wtedy. A tutaj jakieś psycholożki lewackie, zaraz z nim rozmawiać, jakąś terapię mu robić. No przecież to jest śmieszne, no. Lać? Po mordach lać. Oczywiście żartuje Wysoki Sądzie, jakby to trafił do nas. Oczywiście to cała audycja jest fikcją. Ja nikogo nigdy nie uderzyłem. <grym> Tam upadłem, tak, pięścią na kogoś, bo się potknąłem. To tylko tyle, ale to w obronie. I ja w ogóle nie namawiam, cała ta audycja jest fikcją. Z Panem dobrym Bogiem, chłop w dom, Bóg w dom, życzę Państwu miłego, serdecznego dnia, a ja idę sprawdzić Totolotka, bo w sobotę, w sobotę zagrałem w Totka, może jestem milionerem. Tak więc jakbym był, byłbym już milionerem, to sajonara mam już Was, wiecie gdzie, i wybywam na Ibizę bawić się cały dzień i całą noc. Nie, no żartuję oczywiście, że nie mam was gdzieś. Stworzyłbym gazetę, telewizję, zatrudniłbym. Kurczę, wspaniałą wizję mam. Własna telewizja, własne gazety, własne media. Własna szkoła. W planach własne wyznanie. Nie wiem, czy by wystarczyło, jakbym z 15 baniek miał. Wystarczyło dom samca, oczywiście tak, nasz hotel. Stworzyłbym naszą, oczywiście grupę paramilitarną, jak najbardziej. A tak z 50-70 osób wyszkolonych bo pewnie bylibyśmy atakowani. To byłoby piękne po prostu. Byśmy mogli coś pozmieniać. A tak, bez pieniążków, no to robię to, co robię. Przypominam Państwu o WPL i o samiec tv.com, gdzie każda audycja z YouTube będzie. Jak mi skasują kanał, to od razu tam Państwa zapraszam. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia, trzymajcie się, cześć.